Jesteśmy kolejny raz na spotkaniu młodzieży różnych dróg i kultur, tym razem w Wyrszowicach, aby pomyśleć o tym, co człowieka boli, co człowieka gryzie, o tym, co możemy zrobić, kiedy sobie nie radzimy. A dobrym takim powodem do tego jest książka ojca Wojciecha Jędrzejewskiego Ruchome schody, rozwój przez regres, i o tym będzie dzisiaj konferencja i spotkanie i rozmowa z ludźmi, którzy chcieli przyjść na to wydarzenie. Lubię się spotykać, kiedy możemy porozmawiać o ważnych tematach, a jednym z takich ważnych tematów jest rozwój. To jest takie słowo, które jest wpisane w chrześcijaństwo. Rozwój, wzrost. Wszyscy, którzy poważnie traktują swoje życie, chcą tego doświadczać, a równocześnie co jakiś czas mamy takie poczucie, że w ogóle cofamy się o lata świetlne w tym rozwoju. I to jest moment trudny w przyjęciu, trudny w poradzeniu sobie. I co rzeczywiście możemy zrobić w takich momentach, kiedy czujemy, że cofamy się, kiedy dokonuje się regres, o tym jest to spotkanie. Serdecznie witam wszystkich, którzy się w to włączą i liczę na ciekawą, twórczą rozmowę. Postawiam taką tezę, że jakikolwiek sobie stawiamy cel w życiu, ambitny, to gdy tam spojrzeć uważniej, to jest cel pomieszany, tam się miesza coś, co jest cenne, wartościowe, z taką sporą domieszką rzeczy narcystycznych, jakieś zarobienia, jakichś deficytów, które gdzieś tam w sobie noszę. Czego sobie z tego zdajemy sprawę na początku? Sądzę, że nie. Być może w takich niektórych momentach to nas dociera, ale na ogół nie mamy do tego dostępu. Czy jestem w ogóle zdolny nazwać prawdziwie, a nie tylko w jakimś swoim fikcyjnym wyobrażeniu, to o co mi chodzi?